Dzień dobry, Szkolne Koło Miłośników Bielszowic przy Szkole Podstawowej nr 13 w Rudzie Śląskiej Bielszowicach w składzie Gabrysia, Patrycja, Fiona. Dziś chcielibyśmy Wam przedstawić historię reformacji w Bielszowicach oraz przytoczyć ciekawostki na temat najstarszego zabytku Bielszowic oraz prawdopodobnie najstarszego też zabytku Rudy Śląskiej, kapliczki szwedzkiej. Zanim do tego przejdziemy, może ogólne pytanie, czym była w ogóle reformacja? Były to zmiany w kościele i zapoczątkowało je wystąpienie Marcina Lutra w 1517 roku. Reformacja rozpoczęła się w Niemczech, ale bardzo szybko się rozprzestrzeniła w Europie i bardzo szybko dotarła na Śląsk. Tak jest. A czy w związku z tym dotarła też do Bielszowic? Oczywiście. Dotarła do Bielszowic. A kiedy to nastąpiło? Około 1590 roku, dokładnej daty nie znamy. Jakie były okoliczności tego wydarzenia? Dawniejsi właściciele Bielszowic, Jerzy Bielszowski i Jerzy Rajski, przejęli majątek kościelny i sprowadzili do Bielszowic pastora o imieniu Jan. Po prostu chcieli się wzbogacić, prawda? Z takie względy nim kierowały. Początek XVI wieku przyniósł w kościele zachodnim wielki spór zakończony rozłamem. Reformacja w wydaniu luterańskim dość szybko zaczęła się rozprzestrzeniać na Śląsku. W drugiej połowie XVI wieku wkroczyła też na teren ziemi bytomskiej. W 1566 roku przekazano w ręce protestantów kościół parafialny w Bytomiu. Religijny zamęt nie ominął również Bielszowic. Pod koniec XVI wieku na zmianę wyznania zdecydowali się ówcześni dziedzice wsi, w rezultacie czego tutejszy kościół na kilkadziesiąt lat znalazł się pod zarządem duchownych luterańskich. Trudno wskazać precyzyjną datę tego wydarzenia. W roku 1598 kościół bielszowicki był już od jakiegoś czasu w rękach protestantów. Zaświadcza o tym protokół wizytacji bielszowickiej parafii. W dokumencie czytamy. Kościół parafialny drewniany pod patronatem dziedziców wsi Jerzego Bielczowskiego i Jerzego Rajskiego, w pół sprofanowany, administrowany niezgodnie z liturgią katolicką przez byłego cystersa z klasztoru w Jędrzejowie, Jana. Można wysnuć przypuszczenie, iż zmiana obrządku nastąpiła krótko przed dokonaną inspekcją, najpewniej około roku 1590. Osobami odpowiedzialnymi za zmianę wyznania byli ówcześni włodarze osady. Kierowały nimi zapewne względy materialne. Po przywłaszczeniu majątku kościelnego szlachcice sprowadzili do Bielszowic wspomnianego cystersa. Proces przejmowania kościołów przez protestantów przebiegał według określonego schematu. W miastach, jeśli dany proboszcz nie chciał przejść na luteranizm, na jego miejsce ustanawiano pastora, który obejmował duszpasterstwo przy danej świątyni. W parafiach wiejskich decydującą rolę odgrywali kolatorzy, czyli patroni kościoła, którzy korzystając ze swych uprawnień wprowadzali pastorów na urząd proboszczowski. Tak też było w Bielszowicach. Zręcznym feudałom udało się więc wykorzystać panujący wówczas zamęt, zyskując całkowitą kontrolę nad rozległym beneficjum. Ponownie oddajmy głos autorowi cytowanego już protokołu. Pastor Jan udziela sakramentów w obrządku niekatolickim. Otrzymuje on stałe uposażenie od właścicieli wsi. W innym dokumencie zaś czytamy. Wieś Bielczowice. Rektorem jest heretyk Jan, były cysters z opactwa w Mogile. Udziela sakramentów, lecz nie w obrządku katolickim. Słucha spowiedzi powszechnej, przyjmuje penitentów do spowiedzi generalnej, komunii świętej udziela pod dwiema postaciami. Ma żonę i troje dzieci, dwoje chłopców i dziewczynkę. Był to dawny cysters i nie przestrzegał celibatu, dlatego nie był szanowany przez ludzi. Miał żonę i trójkę dzieci. Dodajmy cysters, czyli zakonnik, prawda? Pochodził z Jędrzejowa, czyli z Małopolski. A czy oprócz niego znamy imiona innych duszpasterzy luterańskich? Tak. Byli to pastor Sebastian oraz predykant Maternus. Obaj zarządzali parafią z pobliskich Kochłowic.
Sebastian był niezwykle surowym duszpasterzem i zniszczył katolicki wystrój kościoła. A dlaczego protestanci z taką niechęcią odnosili się do katolickiego wystroju świąt? Z czego to wynikało? Dlatego, że protestanci nie lubili, jakby niszczyli obrazy dróg krzyżowych kościoła katolickiego. To jest grzeszny, prawda? Za przerwę, który jest zbyteczny. Ich zbory, czyli kościoły, są o wiele skromniejsze. A co wiadomo na temat ówczesnego życia parafialnego? W 1600 roku spłonął wierzchowicki kościół, spowodowało to uderzenie pioruna, a w 1613 roku wzniesiono kolejną świątynię pod wezwaniem wszystkich świętych. Początkowo była ona zborem. Tak jest. Zborem, czyli świątynią protestancką. A do kiedy trwała wierzchowicka reformacja? Do 1629, ale przez następne kilkadziesiąt lat i tak kościół był w ruinie. Pierwszą funkcję jakby proboszcza w 1675 objął Błażej Jagłuszowski. Błażej Jagłuszowski. Dlaczego tak długo w Bieszowicach nie było proboszcza, mimo że reformacja właściwie dobiegła końca? Co się działo? Czego to było skutkiem? Było to skutkiem wojny 30-letniej. Ponieważ na naszym terenie przebywały szwedzkie wojska, które chciały spustoszenia. Tak jest, ogromne spustoszenie. Dajmy, że w trakcie wojny 30-letniej zginęła około 1/3 mieszkańców Europy, prawda? To jest nieprawdopodobne. Wiele wskazuje na to, że w początkowym okresie reformacji obrządki były jeszcze dalekie od reguł protestanckich. Byłego cysterca bardziej od obowiązków duszpasterskich zajmowały żona i dzieci. Pod rokiem 1601 zanotowano na przykład, że pastor wagaruje, a kościół pozostaje nieobsadzony. Władze duchowne, zaniepokojone panującym w parafii zamętem, zaczęły się starać o zmianę duszpasterza. Niebawem pieczę duchową nad Bielszowicami przejęli pastorzy z sąsiednich Kochłowic. Wywodzący się z kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu, pastor Sebastian, urzędując w Kochłowicach, często dawał wyraz swej niechęci wobec katolicyzmu. Zniszczył m.in. tamtejsze chorągwie, obrazy oraz cyborium. Niewykluczone, że wpływ na to miał fakt, iż duchowny znajdował się na utrzymaniu Jana Jerzego Hohenzollerna, pana na Świerklańcu, który w 1611 roku zmienił wyznanie z luterańskiego na bardziej rygorystyczne i purytańskie, kalwińskie. Z podobnym zaangażowaniem pastor działał w Bielszowicach. Wizytatorzy odnotowali w 1619 roku, że bielszowicka świątynia marnie wygląda, co mogło jednak mieć związek z jej skromnym wystrojem. Jak wiadomo, protestanckie zbory są budowlami pozbawionymi zbytku, nie zaś niedbałością duszpasterza. Ponadto kościółek dopiero co został odbudowany po pożarze z 1600 roku. Niewykluczone, że nadal trwały prace wykończeniowe. Czy istnieją jakieś materialne ślady pobytu tych Szwedów na terenie Bielszowic? Tak, to kafejniczka szwedzka przy ulicy Kokota 214. Tak jest. A jaka jest jej historia? Powstała około 1630 roku, najprawdopodobniej na miejscu pochówku żołnierzy z, po wojnie 30-letniej. W późniejszych czasach mieszkańcy Bielszowic modlili się przy niej za zmarłe dusze. Tak jest, dodajmy tutaj w tle jedna z dziewczyn utalentowana plastycznie postarała się o rysunek, prawda, który bardzo pięknie oddaje wygląd kapliczki szwedzkiej. Zresztą myślę wszyscy ci, którzy spacerują ulicami Bielszowic, no, znają doskonale, aczkolwiek często przechodzimy obok bezwiednie, prawda? Więc pamiętajmy, przechodzimy obok bardzo, bardzo zacnej kapliczki, która dziś sobie ponad 400 lat. Czy w związku z tym zabytkiem mamy jakieś opowieści, lokalne legendy? Co się na jej temat zachowało w ludzkiej pamięci? Prawdopodobnie w trakcie prac drogowych tuż po II wojnie światowej kapliczkę przeniesiono na inne miejsce i odkryto tam fragmenty zbroi i broni z XVII wieku.
Z okresem reformacji należy wiązać powstanie tzw. kapliczki szwedzkiej, będącej obecnie najstarszym zabytkiem sakralnym Bielszowic, a być może też najstarszym zachowanym obiektem historii materialnej Rudy Śląskiej. Budowla jest datowana na około 1630 rok. Czy naprawdę wybudowali ją Szwedzi? Aby sprawę wyjaśnić, musimy się cofnąć do wydarzeń z pierwszej połowy XVII wieku, kiedy to w Europie trwała wojna 30-letnia. Z zachowanych materiałów wynika, że szwedzkie wojska przebywały wtedy na Śląsku. Możliwe więc, że na terenie Bielszowic doszło do niewielkiego starcia z ich udziałem. Miejscowa tradycja podaje, że pod kapliczką pochowano ciała poległych żołnierzy. Amatorom przygód odradzamy jednak prowadzenie prac archeologicznych na własną rękę, bowiem kapliczka jest zabytkiem i podlega prawnej ochronie. Wiele lat temu, w związku z pracami drogowymi, została też przeniesiona w nowe miejsce. Kaplicę wzniesiono z piaskowca, wieńczy ją rotundowy, blaszany daszek. Zabytek ma formę dwukondygnacyjnego, wielobocznego słupa. W drugiej kondygnacji znajdują się płytkie czworoboczne wnęki, a w jednej z nich widnieje żelazny krucyfiks. Kapliczka wygląda obecnie inaczej niż w chwili powstania. Dawniej w jej wnętrzu mieściła się figurka Matki Boskiej Bolesnej oraz rzeźba Chrystusa upadającego pod krzyżem. Obiekt cieszył się popularnością także po okresie reformacji. Z zachowanych przekazów wynika, że mieszkańcy parafii do połowy XX wieku odmawiali przy kapliczce modlitwy za dusze zmarłych. Warto w tym miejscu nadmienić, iż od lat niszczający obiekt został ostatnio gruntownie odrestaurowany. No, jest najstarszym zabytkiem materialnym w Bielszowicach i prawdopodobnie w całej Rudzie Śląskiej. Tak jest. Nie ma starszego zabytku materialnego. Żaden kościół nie jest starszy, żadna kaplica. Dlaczego? Możemy się chlubić palmą pierwszeństwa w tej akurat kwestii. A czy w najbliższej okolicy znajdują się podobne obiekty? Tak, jest kapliczka z roku 1627 w Bujakowie i też najprawdopodobniej została zbudowana na miejscu pochówku żołnierzy szwedzkich. Tak jest, dwustu żołnierzy szwedzkich. Tak więc widzimy, że na naszym terenie rozwinęły się często takie drobne boje, potyczki. No więc powstanie tych kapliczek było uzasadnione. W protokole wizytacji kanonicznej parafii bielszowickiej z 1619 roku czytamy: Kościół parafialny drewniany, prawem spoza królestwa na Śląsku przyjętym zarządzany, gdzie szlachta zyskała prawo zmiany duchownych podług własnych upodobań. Szlachcice nie pozwolili wizytatorowi odwiedzić kościoła, duchownym jest tam apostata Sebastian, były zakonnik z klasztoru Bożego Ciała na Kazimierzu. Postępy kontrreformacji powstrzymała na pewien czas wojna 30-letnia. W rezultacie powrót katolicyzmu do Bielszowic nastąpił z opóźnieniem. Pod koniec lat 20. XVII wieku sytuację skomplikowała obecność w Kochowicach wojsk protestanckich pod wodzą Ernesta Mansfelda. Luteranizm uzyskał w ten sposób na krótko wsparcie militarne. Ostatnim duchownym luterańskim opiekującym się parafią bielszowicką z Kochłowic był predykant, czyli protestancki kaznodzieja, Adam Maternius. Autor kroniki miasta Bytomia, Franz Grammer, podaje, że duchowny został osadzony na stanowisku przez Szwedów z armii Mansfelda. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie to nastąpiło. W grę chodzą lata 1626-27, kiedy te oddziały kondotiera najechały i spustoszyły ziemię pszczyńską i bytomską. Wydaje się też mało prawdopodobne, aby Maternius przebywał w Kochowicach długo, bowiem 13 września 1628 roku wydano edykt nakazujący predykantom opuszczenie ziemi bytomskiej. Przełomowy okazał się rok 1629, kiedy to wojska protestanckie podpisały w Lubece pokój z cesarzem. W tym samym jeszcze roku cesarz Ferdynand II wydał rozkaz zamknięcia wszystkich świątyń protestanckich na Górnym Śląsku. Dopiero jednak w 1648 roku do Kochłowic przybył pierwszy poreformacyjny proboszcz.
Wiemy, że w kolejnych latach w kochłowickich metrykach odnotowano także przypadki chrztów dzieci z Bielszowic. Wspomniane księgi założono w roku 1661, a w rejestrze z lat 1663-1673 znajduje się aż 19 takich przypadków. W późniejszych latach proces ten ustaje. Potwierdza to, że w Bielszowicach nie było jeszcze wówczas proboszcza, a opiekę duszpasterską nad parafią przerzucono na duchownych z ościennych parafii. Powrót na łono kościoła rzymskokatolickiego nie odbył się w Bielszowicach bez przeszkód. Tutejszy kościół znajdował się w nieładzie, przy protestantyzmie trwał ciągle dwór. Zanim w drugiej połowie XVII wieku parafia uzyskała własnego proboszcza, władze duchowne kierowały do Bielszowic okolicznych duszpasterzy w funkcji tzw. komendariuszy. Pierwszym znanym duchownym pełniącym ten urząd był miechowicki proboszcz ksiądz Paweł Królik, wzmiankowany w 1665 roku. Wspomniani zastępcy zjawiali się jednak w Bielszowicach sporadycznie, co dodatkowo pogarszało sytuację tak już bardzo zaniedbanej parafii. Wreszcie w roku 1675 funkcję bielszowickiego proboszcza objął ksiądz Błażej Jaguszowski i to właśnie ta data winna uchodzić za definitywny kres pełnego zamętu okresu reformacji w Bielszowicach. Bardzo dziękujemy za uwagę, tylko przy okazji chcielibyśmy jeszcze wspomnieć, iż od jakiegoś czasu działa na YouTube nasz kanał Koło Miłośników Bielszowic. Serdecznie zachęcamy, tam się będą systematycznie pojawiały nowe materiały, już kilka opublikowaliśmy. Zachęcamy do lajkowania, subskrybowania, ponieważ dzielimy się naszą wiedzą, staramy się upowszechniać historię naszych kochanych Bielszowic Śląskiej. A na dziś mówimy Wam już do zobaczenia i do usłyszenia.